jaki chuj? A, to ty. O kurwa. Kurwa, zaś ta jebana policja. Zaś ich będzie trzeba ratować. Wiesz co robić. Czosen już tutaj dałeś? Tak. Lubię właśnie jak się smaży czosen razem z cebulą, bo czosen elegancko daje potem taką zajebistą goryć. Spalone. Thank you. Thank you. Have a nice day. We're gonna have ready. Can you come to try? Mamy już swoich fanów, jak widzieliście wcześniej. Przyszli specjalnie z biura, wzięli wolne. Żeby nam pogratulować inwencji twórczej. Sam pan prezydent chciał pogratulować ilości wypitego wczoraj wina. Jacek jest uczulony na paprykę. Tylko staram się wsypać jak najwięcej papryki się da w różnych postaciach. Dobra, no fajnie się przesmażyło, no nie można powiedzieć. Tak to dodaję. Tutaj jest najlepsze. To. Potem podlejemy sobie winkiem, to nam wszystko, cały ten smak z powrotem wejdzie do gulaszu. Średnio ostra pasta, śmiało dużo. Życie kulinarnego bez alkoholika jest ciężkie, naprawdę. Nie polecam. No, musimy wybrać jedną najostrzejszą papryczkę z tych wszystkich. Ja chciałbym, żebyś sobie degustował jedną. Ja wiem, że jesteś uczulony, jedna nawet cię może zabić. Ale zrób to dla madziarskiej krainy. Wybierz jedną. A wiedziałem, że wybierzesz jakąś taką najstraszniej wyglądającą. Ciachem do gulaszu. Jesteś madziarskim 50 centem, ziomeczku. Yo, yo, yo. Heszkę, meszkę. Heszkę, meczkę, meszkę. Dobra, pieczarki idą do gara. Później już same dobre rzeczy. Co to narobili? Na patelnię wędruje. Najpierw trzeba skosztować, bo to wiesz. Nie możemy zepsuć gulaszu w tym momencie. Mamy tutaj kiek Frankosza z winnicy Todtferenc. Prawie się zagotował w butelce, ale to nic. Jak grzanie z galicyjski. Nie wyrywaj mi butelki, jak kosztuje. Około 70 stopni ma. I nie mówię tu o procentach. O Jezu. I ciach na patelnię. Wszystko, co na tej patelni trzeba. Ale wow, wow, spokojnie. Pamiętaj o nas. Żałujesz, aha. Pamiętaj no, o nas. No. Musimy zostawić te wino, aż się zagotujemy. W tym międzyczasie pójdziemy na zimne piwko. Jak wino się zagotuje, dodamy je do gulaszu wraz z wodą. A później już tylko 2 godzinki gotowania. W międzyczasie zrobimy placki i podbijemy ten rynek w naszym gulaszu. Daj. Weź ode mnie te papryki, bo zaraz będę czerwone jak. Wydaje mi się, że już nikt nam nie przeszkodzi. Ani my sami sobie, ani żadni strażnicy nie przeszkodzą nam w skończeniu tego zadania. Dolewamy winko do gulaszu. Staraj się nie po tym obrusie.
pięknie. Gulasz wędruje na palnik. Do tego woda. To jest woda prosto z źródeł termalnych. Posiada w sobie około 49 różnych składników chemicznych, niczym fosfor, siarka, magnez. Prawdziwy madziarski gulasz, ja bym jeszcze wody dolał. Albo nie, wina dolejemy. Jak nie ma wody, to po prostu dolej winę, nie? O Jezus Maria. Dobrze, to patelnia to przykrycie. Nie, to jest syf. Mamy to. Teraz są. Wielki brat Urzędu Miasta, prezydent miasta, dał nam w końcu pozwolenie na gotowanie. Troszkę musieliśmy pościemniać, nie? Że jesteśmy CNN. Jesteśmy amerykańskimi dziennikarzami. No dziwne te ziemniaki, jakieś każdy inny. Każdy inny, no bo to są madziarskie ziemniaki. Każdy inny. Widzisz, że tu ludzie też są każdy inni. Jedni wyglądają jak Cyganie. Nie wyglądają jak albinosy. Ale musimy się umówić, że jak dajemy komuś skosztować, jeżeli chodzi tutaj o tych madziarskich przyjaciół, to nie mogą mieć takie, wiesz, urody cygańskie. Tre już to, wiesz? Piwka się też trzeba napić. Co? Piwko. Masz na swoje piwko. Nie całe. A masz bezalkoholowe. Tak? No tak. Na kogo ty mnie masz? To, że zapijam czasem bezalkoholową wódkę, to nie znaczy, że lubię bezalkoholowe piwo. Przepraszam. Światła. Tak, mam dziwny sekretem jest nie mycie ziemniaków po ich obraniu. Poza tym wiemy bardzo dobrze, że w latach 1765, gdy król Madziarów przybył na te tereny, to placki ziemniaczane, moi drodzy państwo, były, nigdy nie były ziemniaki myte. Jest jeszcze jeden sekret madziarskich placków. Aby do ciasta dodać trochę krwi dziewicy. Marcin, znajdź tam kogoś. Zafilmować naszego stanowiska. Przyjdziemy, będzie pusty garnek w środku. Jak jabłko. No. Soli. Gdzie on jest? Gdzie oni poszli? Kurwa, nie ma gazu. Dobra, od dzisiaj zawsze tylko elektryczna. Lejemy tłuszcz. Nasze wieprzowinki. To jest. Ziemniaki solimy. Solidnie. Kule, ale laliśmy temat. Jesteśmy leniwi. A czasu coraz mniej. Mieszaj majster. Tego mąka. Dobra, będzie. No, grzeje nam się fajnie. Coś nam tu pływa.
Skórkę z cebuli. Czekamy na olej. Jest już prawie wieczór. Wszyscy, którzy chcieli skosztować gulaszu na początku, jak zaczęliśmy, już dwa razy pojechali do domu, do Budapesztu wrócili. A ten gulasz dalej jest nieskończony. Nie? Obracamy pierwszego placka. O tak. Muszę przyznać, że placek po Megiosu to jest moje ulubione danie. Więc liczę co najmniej na dwa placki wrócę. Kolejna jeszcze ważna rzecz, żeby placki fajnie wyszły, nie należy ich później odsączać na żadnym papierze. One muszą kapać tłuszczem, proszę Państwa. Proszę Państwa, to nie jest olej, to jest tłuszcz wytopiony tutaj z lokalnej słoninki, proszę Państwa. Tak, tej samej słoniki, którą niepotrzebnie do pierwszego zadania wybraliśmy, ponieważ nie było jej na liście, ale jak widać, przydała nam się już w ostatecznym rozrachunku. Ale ściągam. A tu raz. Liczę, ile usmażyłeś, żeby te dwa dla mnie były, wiesz? Robimy jeszcze jeden sort placków. Żeby nie było, że dla kogoś nie starczy. Bang. Cia. Dawaj, placek nakładaj. Wydalał to sosem. Idą madziarki. Jeden z naszych tajnych agentów dał radę załatwić lokalne dziewice. I to właśnie nim zaserwujemy nasz gulasz. Dobra. 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 Proszę bardzo, dziewczyny. Chodź. How you liking it? Does it taste good? Is it spicy enough? Yeah. It's all your local produce, you know? The meat from the small market, we pick a lot of peppers and stuff. And we put it a little twist, the cake on the bottom. It's like our traditional potato cake. So you like mix two cultures together. We're glad you like it. I like it very much. Awesome. Thanks very much. Thank you. Enjoy. Thank you. Hello. Try some gulasz, sir. Gulasz. Gulasz. Deutschland gulasz. No, Hungarian gulasz. Hungarian gulasz. Thank you very much. Awesome. Enjoy. Ciao. Trzeba to komuś dać. Widzę, że nikt na nas nie przychodził, oprócz pana w kupki spodenkach damskich. Hello, guys. Hello. We prepared some goulash for you. Can you try? Enjoy. It's very hot. Enjoy, sir. Please try. Tell us, is this good? Is it okay? Okay. Goulash. Goulash. Enjoy. Enjoy. Peszenik. Enjoy. Enjoy. Bye. Pogadane. I tak, ledwo stojąc na nogach, dobrnęliśmy do końca naszej przygody w Egerze. Kończymy Marcin. Tym samym bój, bitwę o skończenie gulaszu. Tomeczkowi dziękujemy za świetne zadanie. Świetnie się tu bawiliśmy, piękne miejsce. Serdecznie zapraszamy tu wszystkich miłośników wina, dobrego jedzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.